Kochani moi, byłam. No gdzie byłam? No w Chińczyku byłam. No przecież nie będę mówić, że w Versace, bo byłam w Chińczyku. I słuchajcie, zakupiłam sobie koszulę. Czy to jest taka tunika? Ma bardzo fajne szycie, bo pięknie podkreśla talię. Tak naprawdę. Dlatego, że rozszerza się ku dołowi, jest zupełnie nierównomierna i nierówna. I ten materiał ma troszeczkę streczu. Krata jest piękna, kolorystycznie. Rękawy mogą być podwinięte bądź niepodwinięte. Naprawdę, ona na wieszaku wygląda ale jak to moja mama mówi, że mam oko, że na wieszaku wygląda a ja założę i wygląda dobrze i właśnie tak jest. Po prostu wszystko, co ma podkreślić, podkreśla. Nadaje się do gietrów, czyli będzie wygodna. Tak, taki łaskowski Versace. A tu oglądałam taką wiedźmę. Sfokusuje się. Bardzo fajna zresztą, ruda, czerwona. A tutaj chciałam Wam pokazać, jak wygląda studio fotograficzne po prostu. Zaraz też na sklep wejdą świece proszebne. No, ale najpierw trzeba to obcykać, obkukać i obpukać. Tak wygląda kotek. Oglądamy sobie Księgę Czarownic, a właśnie została zduszona, a ja sobie robię troszeczkę takie wprawki do ozdabiania księgi. Tak to będzie wyglądało. Próbowałam robić celtyckie węzły. Próbowałam, czekajcie. A, zrobiłam sobie celtycki księżyc. Ala celtycki księżyc, wcale nieźle wygląda jak na próbę. No, poczekajcie. No, triskieta jak triskieta, ale o. Celtyckie węzły takie się naumiałam. Tu coś próbowałam zrobić, ale nie wyszło. Zdarza się. Celtyckie kółko. Też nie wyszło. Ale wyszedł kwadraciczek. Kwadraciczek wyszedł, wcale nieźle wygląda. A, chyba nie jestem jednak celtyckim frikiem. Próbujemy. Dokładnie tak. Hej, dostałam właśnie taką paczkę poniekąd PR-ową, to jest nasz jednorożec. Czekaj. Mamy naturalny sklep z kosmetykami. Nie chcę mi to złapać z treści. O, mamy to. Mamy to? Mhm, tak. Także tak. Po pierwsze to w ogóle dostałam... O, nie mam kolczyków, to mogę sobie od razu zapodać, słuchajcie. Wróżkę dostałam. Kolczyczki. Są bardzo lekkie. Aha, takie fajne, a la piórka. A la piórka, fajnie wyglądają. Czerwone też ładne, nie? Jest bransoletka do tego, której nie zapnę sama, ale no ładnie wygląda. Bardzo ładnie, ją zapnę. To tak, ale mam całe mnóstwo, słuchajcie, kosmetyków do testowania. Będę Wam mówiła co i jak potem. Chciałam przy Was otworzyć taki po prostu open box, ale zapach, o matko, jakieś mentole, nie mentole, tutaj po prostu są. Uwaga, co my mamy? Szampon z kwasem bursztynowym. Dobrze napisane, bo naprawdę by było... Później tak przelecimy tak, wszystkie te, bo dobrze, ja tutaj spróbuję to... Ogarnąć. Bo dopiero było odkurzone, nie? Tak. Będziemy patrzeć, będziemy dziabać. Będzie test na dwie ręce. Bursztyn z uśmieszkiem, ale... A, zmielony bursztyn. Ja już powiem tak, ja nie wiem, co ja z tym będę robić, oprócz tego, że na pewno będzie w olejku na bogactwo. O, taki puf, uwaga. Oho, bardzo duży puf. Było sobie odkurzanie. Nic, będziemy czekać. Paczka jak paczka, to zawsze tak. No, wie, ale jaki ładnie miałki, o jaś. Słuchajcie, ja tego na razie nie ten.
Tu testujemy ciastki. Tak, my zawsze. Dobra, to jest. Weź zakręć, ten... żeby to nie zrobiło tak, puf do końca. Zrobię to może tak. To jest bardzo puf. To naprawdę. Nie wiem do czego, ale do proszków na bogactwo. To jest właśnie wykorzystanie kosmetyków w magii. No i bardzo dobrze. Czekajcie, mamy coś. Bardzo fajne ekologic pudeleczka. Tu mamy Amber Ultra Moisturizing Balm with Collagen. Balsam jakobyś. Zaraz zobaczymy, jak pachnie. Jestem cała w tym bursztynie sypkim. To nie jest łatwe. O! No będziemy testować, słuchajcie. No, ale ładna. Fajne. Ładnie pachnie. Ładnie pachnie. Balsam. To jest po prostu tego wszystkiego. Cuda, cuda. Ciort. Też bursztyn. Dobra, to już nie otwieram, bo już nie wiem. To już trzeba po prostu robić. Ja nie wiem do czego to jest, ale mniej miałki. Mniej miałki. Takie tam. Tu wysypałam ja. Jestem geniuszem wysypywania. Już to jest nawet pozawijać, to jak już teraz ja zawijam, to już po prostu. Trauma zawijaczka. To jest balsamowego, ale co to jest? Peeling do twarzy. O. Proszę bardzo. To jest mydełko, które pewnie będzie pachniało. Takie mydełka to przeważnie do szafy wyrzucam. To jest takie pewnie glicerynowe. Trochę tak, ale ładniutkie jest z czymś tam. A ładny zieleń. Och, i to pachniało. Takie mentolowe. Niuchaj, o jakie mentolowe. Super. O ja! Ładnie, nie? Intensywnie, no. Ładnie. Na stół. Mhm. Jeden wielki ten. Tu jest coś. Amber Balm for Children with Collagen, czyli balsam z kolagenem for children. For children. Children. Czyżby to był miód? Honey, honey. 100-kilowy miód. No, miodzio. To jest właśnie to, że te jednorożce są takie eco-friendly po prostu. Jakieś mają rzeczy takie napiska. Jest jakiś miód z czegoś. Nie wiem z czego. Będę się potem dowiadywać, bo to przecież... Może masz liście wyjaśnione. Nie, właśnie nie. Mhm. Tylko mnóstwo produktów do testowania jest napisane. Tak zwana niespodziewajka. Tak zwana niespodziewajka. Tutaj szklany pojemnik. Tam to były takie plastyczki. Ten jest szklany. Amber Day Cream with Collagen, czyli krem na dzień. Mhm. Wszystko bursztynowe. Czyli zacnie. Zacnie bursztyn. Tak, jak jest taki miałki ten bursztyn, to się wcale nie dziwię, że można robić kremy na tym. Ach, po prostu. Krem do twarzy. Proszę bardzo. Będziemy się ciapkać. I będziemy oceniać. Akurat nam się kremy kończą. Mi się kończy, tak, to mi się też kończy. Już no. Tam... Dno widać, dno. Dno słowa, Dańko, dno. Patrzamy. Skrab do ciała. Tam był skrab do twarzy, to jest skrab do ciała. Wszystko do wypróbowania. Też mamy face cream, ale jaki? Regenerating jakiś. Dobrze, tam. Dobrze, do lata będziemy... Amber Dust. Będziemy piękne do lata, jeszcze bardziej niż jesteśmy. Będziemy świecić i błyszczeć bursztynem. To są jakieś, poczekaj, flaszencje. Musimy kupić tam. Amber Super Hair Condition. Super Hair Condition. Ale uwielbiam ten butel. Już jestem kupiona. No. Po prostu. Conditioner. Conditioner będzie po prostu używana na pewno.
Można było głowę umyć. Dobra. Ten dust bursztynowy nie zasypał po prostu. To jest coś flaszencjowatego, ale to jest tonik. O, tonik. Toniki uwielbiam. Też wszystko jest amber, słuchajcie. Wszystko amber jest. Mówisz Amber Gold? Właśnie to pomyślałam, że pomyślałam, nie. To jest coś innego. O! O Jezu, ta, no. Pachnąca. Wosk. Taki pszczeli prawdziwy. Mm-hmm. Później zrobimy ładną przybiteczkę. Proszę bardzo. Naprawdę. A tutaj zobaczcie, jaki piękny kolor. Dziewczyna sama odlewa. Come on. No, po prostu wosk. Oh. Kolory ładne. No ładne kolory. Przebija woskowy kawałek. Mhm. Wszystko woskowe. Widać ładnie, że tam, że to jest... Kolaceum. To jest jakaś maska. Kosmetyczny wosk do użytku zewnętrznego, bardzo szybkim sprawcą działania w rozlicznych problemach skóry. Stworzono coś tam, sposób użycia. Po rozgrzaniu w dłoniach wcierać w skórę lub naskładać na włosy lub paznokcie. No proszę. Ciekawa, ciekawy produkt. Ciekawy. Jeszcze nie koniec. Zajrzyjmy tu jeszcze. Jeszcze tego jest. Tutaj mamy coś przeźroczystego. Boże, wysyłki kosmetyków to trzeba naprawdę mieć cierpliwość. Co my tu mamy? Żel do mycia bursztyn kolagen. Chyba twarzy. Troszeczkę się stegował, ale tylko troszeczkę. Ale bursztyn kolagen, żel do mycia. Ależ do mycia po prostu, nie tylko twarzy. Okej. Okay. Czyli możemy po prostu sobie spa zrobić. Ja widzę. Jeden dzień sobie poświęcimy na spa. Skóry. Wyłączymy telefony. Tak? Zamkniemy maile. Wierzysz w to? Nie. Pofantazjować mi daj. Nie. Polecam fantazjowanie. Mamy coś w buteleczce, ale to jest w ogóle co? Serum z witaminą C i kolagenem. Och, w moich buteleczkach ulubionych. Szklanych. Z pipetką. Z pipetką. Zobaczę zapach. Serum uwielbiam. Jasera uwielbiam. Uważajmy na nożyk. O, i to będę ulubiła. To jest jak ja z babuszki Agafi zawsze sobie kupiłam. Mhm. Już mi się skończyło. Świeca to wiemy, łaj. O. To jest ważna świeca. Idziemy dalej, bo tu jeszcze jest świeca woskowa, pomarańczowa. No to widzisz, dziewczyno, możesz robisz... Cudeńka. Cudeńka. A! Upsi. Nie połamałam. A robione, bo knotek wystaje. Mhm. No kocham woskowe. Grube, fajne. Jeszcze tu matko boska, słuchajcie. Ta-da-ta-da. Błyszczyk do ust. Mi zawsze schną, jak z wami gadam przy tych programach. Uwaga. Kolejny błyszczyk do ust. I kolejny błyszczyk do ust. I małe co nieco. I małe co nieco. Czek się narozpakowuje zawsze. Ja. Uwaga, to będzie lemon tea. Olejek, to też wiadomo czemu. Te małe próbuję. Lepiej niż w sklepie.
też jakieś w tej buteleczce serowej, że tak powiem. Coś nam plumka, coś nam pika. Ktoś nas kocha. A dzisiaj mi dzieciaki w szkole mówią tak. Ale pani ma piękne lakiery do paznokci, skąd pani takie ma? Ja w ogóle ledwo pomalowane pomalę, mm-hmm. nie? Bo ostatnio pani ma taki fioletowy błyszczący, a teraz różowy. No i patrz. A jest tak mała różnica, że ja jak biorę który, to mm-hmm. nie patrzę, a dzieciaki wią. O, też to samo serum. No. Super. Ale troszkę inny zapach jakby. Super. Ten jest na bazie jakiegoś drzewa, bo ja lubię. Cicho, tu jeszcze mamy coś małego. Nie. Dobra, jakaś to. Tu zacznie, tu cię zaczniemy. O, jaka ładna buteleczka. Olejek ze słodkich migdałów. I teraz tak, do użytku zewnętrznego czy wewnętrznego. Będziemy się macerować. Tu mam jeszcze tak. Maska na noc. Sleeping cream, który w zależności od potrzeb skóry oraz czasu, jakim dysponujemy, może być traktowany jako krem na noc lub intensywnie regenerująca, odmładzająca i odżywcza maska. Lubię ten typ, nie trzeba zmywać. Tak. Kładziesz się i jesteś rano piękna. O, tu jakie ładne. Po polskiemu proszę. Perłowy. Atelokolageny są produktami unikatowymi wytwarzanymi wyłącznie w Polsce. To pierwsze zastosowanie w żelach kosmetycznych połączenia trzech natywnych kolagenów. Kosmetyk anti-age. Ale jest cudny z chemisą DNA. Nie? No. Jest po prostu piękny. W ogóle jestem zachwycona pięknością tego. Działanie. Spowalnia procesy starzenia się skóry, odmładzające, wygładzające powierzchnię skóry, wzmacniające naczynia krwionośne dla mnie. Nie mam tutaj te. Ujędrniające, antycelulitowe, nawilżające, antycelulitowe, że do dupy nie ma mowy. Redukujące plamy i przebarwienia, rozjaśniające, regenerujące, uszkodzenia skórka. Na gębę będzie. Nie ma. Antycelulitowe. Nie. Never. Never. Nie taka felisa DNA. To już samo w sobie energią kształtu. A tu są mydła naturalne. Wiecie co, ja nie wiem, czy ja to... Nie, to jest kawał... Kawał. Kawał wosku. Wosku. Dobra, najwyżej wrzucimy gdzieś w reklamówkę potem, nie? Ja to tu otworzę. To jest po prostu wosk. No wosk, jak to pięknie pachnie. Wow. Wow. No ja świeczki z tego nie zrobię, ale zawsze można wstopić, pomyśleć i zrobić rytualnie a propos wosk. Dobra, chyba, że coś się z tym robi. To mnie tutaj na pewno pani oświeci, jak poogląda. Sio, pani Sio. Kochana? Sio, pani kochana. Na naprz.
Powiem Wam, że świeczki intencyjne są hitem naszego sklepu. O, jak ładnie wygląda na czarnym tle. Super. Dobrze, monitor zdążyłam umyć. Ha, ha. W każdym razie na kartce jest osoba w soli, świeca płonie, ale nie z tym do Was przychodzę, tylko z maską jednorożca, którą postanowiłam sobie dzisiaj zrobić. Dzisiaj będzie takie spa. Pokażę Wam się, zrobię to, pokażę Wam się. No i oczywiście dalej testuję serum with vitamin C and collagen. Dokładnie to. Nie powiem, że twarz po tym jest w miarę fajna. Tak mam, no jeden dzień, ale no, nie jest nieźle. Ale będę testowała dalej. Natomiast maskę zakładam. Jak będę wyglądała jak nieco przygruby jednorożec? Trudno. Morwa biała, anyż gwieździsty, witamina E. Zobaczymy. To jest maska w płachcie od Iskierki. Czekała na to. Powiedziałam, że jak będę robić, to na pewno będę robić z Wami. Dokładnie tak. Uwaga, patrzcie, 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 co tu się robi. Maska jednorożcowa się zadziewa. Patrzcie na to. Oho, jakie jest kopianko. Ja bym to w ogóle, w którą stronę to, żeby nie rozumieć. No, zawsze mam ten sam problem. Bo to jest to takie... jest jednorożec? To jest jakaś uboga wersja lamy. Kuku, chyba odwrotnie. Nie, mam róg. Aha, to róg musi być do mnie. O, chyba nie, czy nie. Dobrze jest. Dobrze? Okej. Okay. A gdzieś wszystko klei. Dobrze nasączone, od razu mówię. O, jaka zimna! O! To o! Dari, dari, tak, dari, to jest da. Zawsze przy tych maskach to no. Mi się pierwsze co kojarzy. Ustka masz na miejscu? O! Nie ma na miejscu na razie. O, o! Dobrze jest. Pokaż? Są. No. Trochę musimy ten, masz ten wałeczek kamienny? O tak, wałeczki nie mam. Nie mam, ale nie kamienny. Ale dużo jest tego. To... Dużo jest nasączona bardzo. To dobrze, dobrze. Czyli bogato, treściwa. Bogato, treściwie. Także tak wygląda hrabina jednorożcowa. Bez tlary. Kiara czeka. Zewnętrzne dłoni, żeby się plamy nie pojawiały. No tak. I zobaczymy, kiedy wyschnie. A teraz wracamy do serialu. Din, 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 din. Nie. Trzeba dokończyć. Okidoki.